znajdujemy się na stoisku marki Valtra przed modelem serii N. Z nami jest pan Sebastian Karasiewicz. Panie Sebastianie, jaki przedział mocy jest w tej serii ciągników i przed jakim konkretnie modelem stoimy? Seria N zaczyna się od mocy 105 koni, jest to model N104, jest to 6 modeli, 104, 114, 124, one są z silnikami 4,4 litra i 4 mocniejsze modele, 134, 154 i 174, one w mocy maksymalnej są aż do 201 koni, czyli pokrywamy zakres mocy od 100 do 201 koni mechanicznych. Ciągnik, który znajduje się za mną, to jest 154 i tak należy go traktować, to jest ciągnik o mocy 150 koni mechanicznych. I jakie są wyróżniające jego cechy? Jeżeli chodzi o tę serię ciągników, ona częściowo jest również jakby na nakładkę z serią A, czyli seria A jest do 130 koni, natomiast serię N zaczynamy już od 105 koni. Jeżeli ktoś potrzebuje ciągnika cięższego, czyli w tym przypadku ciągnika o dużym rozstawie osi, jest to 2,66, ciągnika takiego, który zastąpi dawną sześciocylindrówkę, czyli będzie miał przynajmniej 6 ton masy, to właśnie jest ciągnik, który stoi za mną. Czyli 2,66 rozstaw osi, duża masa, jednocześnie nieduży skręt, bo rama w tym ciągniku została tak zaprojektowana, że on zawraca na promieniu 4,5 metra. Czyli jednocześnie jest ciągnikiem zwrotnym, skrętnym, ale jeśli chcemy ten ciągnik wykorzystywać do czteroskibowego pługa obracalnego, również z pakomatem, jeżeli chcemy go wykorzystywać do dużego rozsiewacza, jeśli chcemy go wykorzystywać do 3-metrowego agregatu prowosiewnego, na pewno wszystkie te argumenty, które wymieniłem wcześniej, będą przydatne, bo to będzie ciągnik odpowiednio duży i stabilny i jednocześnie zwrotny. Jaka przekładnia została w nim tutaj zainstalowana? Klientom dajemy do wyboru 4 rodzaje przekładni. Jest to najprostszy model, jest to wersja high-tech, czyli przekładnia o 20 biegach, 4 zakresy, 5 biegów pod obciążeniem. Jest również przekładnia active, czyli przekładnia, która ma osobny zbiornik oleju hydraulicznego, bogatszą hydraulikę. Przekładnia Verso i Direct, one są z podłokietnikiem, z naszym smart touchem, z 9-calowym ekranem dotykowym. I Verso jest to przekładnia typu PowerShift, Direct jest przekładnią bezstopniową. Czyli 4 warianty przekładni, każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdujemy się w ciągniku Valtra N154 Verso. Ciągnik ma dużą, przestronną kabinę, dwie osoby tutaj siedzą bardzo wygodnie. Jest bardzo dużo miejsca nie tylko z przodu, ale również w tylnej części kabiny, dlatego że w naszych ciągnikach możemy zaoferować dwa układy jazdy, nie tylko układ jazdy przodem, ale również układ jazdy tyłem. Kabina ciągnika jest bardzo dobrze wykończona, jest bardzo fajnie wyciszona. Natomiast to, co chciałbym zwrócić uwagę, to nasz podłokietnik Valtra Smart Touch. Smart, czyli podobnie jak w smartfonie, na jednym podłokietniku mamy analogicznie do telefonu, tam gdzie są aplikacje, których możemy używać, tak samo w ciągniku mamy ustawiania zarówno parametrów ciągnika, jak i parametrów nawigacji, jak i parametrów maszyny w systemie ISOBUS. Także całe sterowanie na jednym dotykowym wyświetlaczu, w bardzo prosty, w bardzo intuicyjny sposób. Oczywiście mamy polskie menu, natomiast to menu pojawia się tylko i wyłącznie w górnej linii. Całość oparta jest na grafice, całość oparta jest na takiej intuicji, tak żebyśmy nie musieli kartkować instrukcji obsługi, tylko po prostu wsiąść do ciągnika i korzystać z pełnych jego możliwości. Wielofunkcyjny joystick, na którym mamy zarówno możliwość sterowania prędkością jazdy, czyli przesuwając joystick w przód, ciągnik przyspiesza, oczywiście analogicznie w tył, ciągnik będzie zwalniał. Jeśli chcemy wykorzystać tempomat, to po przyspieszeniu przesuwamy lekko w prawo, prędkość jazdy, którą żeśmy jechali, zostaje zapamiętana. Ona może być skorygowana rolką, także wygodnie nam leży ręka i całym kciukiem tutaj sobie sterujemy. Mamy możliwość zmiany kierunku jazdy, możliwość sterowania tylnym podnośnikiem, możliwość sterowania dwoma parami wyjść hydraulicznych, zarówno przednich, jak i tylnych, jak i ładowacza czołowego, dlatego że te elementy sterujące przypisujemy, czyli tak jak zostaną one przypisane, tak one będą odpowiednio sterować odpowiednie wyjścia zewnętrzne, jak i dwa przyciski, których możemy zapamiętać całą sekwencję na obrociach, czyli kilkanaście czynności, które wykonujemy na początku pola czy na końcu pola, przypisujemy do tych przycisków, więc jeśli wszystko zostanie dobrze zaprogramowane, to praktycznie nie musimy odrywać ręki od tego naszego joysticka, od tej naszej wielofunkcyjnej dźwigni. Tutaj wszystko jest zrobione w sposób ergonomiczny, taki, żeby to nam leżało wygodnie, żeby po prostu było intuicyjnie. Czy klienci chcący zakupić ciągnik marki Valtra mogą liczyć na jakieś finansowanie fabryczne? Jasne, zapraszamy w naszej sieci dealerskiej. Znajdziecie Państwo całą listę dealerów na stronie valtra.pl. Jeżeli chodzi o finansowanie fabryczne, na ciągniki serii A i N mamy finansowanie nawet do 3 lat na 0%.
W przypadku pozostałych ciągników mamy finansowanie do lat 7, również w atrakcyjnych warunkach, także serdecznie zapraszam. Na targach Polagra premiery nie mogło zabraknąć również miejsca dla marki Deutzwar. Z nami jest pan Marcin Góral z firmy Agromarket Jaryszki. Stoimy właśnie przy modelu ciągnika Deutzwar 6130. Co może pan powiedzieć o tym modelu, jaka jest jego moc, jaki silnik jest w nim zamontowany, jaka przekładnia? Dzień dobry, witam Państwa. Tak, jest to ciągnik marki Deutzwar, model 6130 o mocy homologowanej 135 koni mechanicznych. Pod maską tego ciągnika kryje się silnik Deutza, czterocylindrowy oczywiście, common rail. Ciągnik ten jest wyposażony w przekładnię mechaniczną, która ma 5 biegów głównych oraz 3 biegi pod odciążeniem. Jest to ciągnik, jeżeli chodzi o klasy ciągników czterocylindrowych, jeden z cięższych ciągników, ponieważ jego masa jest zbliżona między 6,5 a 7 ton. Jest to ciągnik, który jest wyposażony w podnośnik tylny o udźwigu blisko 6000 kg. Czyli widzimy tutaj, że jest ten ciągnik z ładowaczem czołowym, czyli jest jakby dedykowany do współpracy z nim? Tak, jak najbardziej, ponieważ dosyć ciężka seria ciągników, bardzo fajnie współpracuje z takimi większymi ładowaczami, stricte przygotowany już pod takie troszeczkę cięższe prace wykonywane w rolnictwie. Jesteśmy w tej chwili w kabinie modelu ciągnika 6130 marki Deutzwar. Jest to kabina bardzo ergonomiczna, typ E. klas, bardzo cicha kabina, funkcjonalna i może, że tak powiem, po kolei troszeczkę Państwu opowiem, co tutaj możemy zobaczyć w tej kabinie. Oczywiście może od początku to, co widzi operator przed sobą, to oczywiście zestaw podstawowych wskaźników i zegarów. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, tak aby operator znalazł właściwe miejsce i komfortowo tutaj pracował. Mamy do dyspozycji rewers elektrohydrauliczny, który ma 5 różnych pozycji łączenia się twardości sprzęgła. Idąc jak gdyby po prawą stronę konsoli operatora, mamy dźwignię zmiany biegów, która ma 5 biegów głównych z 3 półbiegami przełączanymi pod obciążeniem. Skrzynia ta może również pracować w trybie półautomatycznego przerzucania tych półbiegów. Po aktywacji półbiegi zaczynają nam same się przełaczać w zależności od obciążenia. Bardzo łatwo podzielony jest zakres funkcjonalności w tej kabinie, ponieważ wszystko, co jest na pomarańczowo, odpowiada w tej kabinie za transmisję i za jazdę. Wszystkie dźwignie, które są na niebiesko, odpowiadają za układ hydrauliczny, a to, co w ciągniku jest w kolorze zielonym, odpowiada z kolei za regulację tylnego podnośnika. U góry tutaj mamy fajne rozwiązanie, czyli panel oświetleniowy, w którym możemy precyzyjnie załączać sobie poszczególne typy oświetlenia w tym ciągniku. Po wyjściu operator może jednym guzikiem wyłączyć wszystkie. Tak samo jak później, wracając do ciągnika, może aktywować ostatnio zapamiętane typy oświetlenia. Fotel oczywiście, na którym w tej chwili się znajduje, jest fotelem pneumatycznym, który może również dostosowywać się do wagi konkretnego operatora. Na targach Polagra premiery nie mogło zabraknąć również marki Fendt, a na jej stoisku naszą uwagę przykuł model 516 Vario. Z nami jest pan Rafał Mikołajczak. Panie Rafale, jaką moc osiąga ten model i czy to jest największy model serii 500? Dzień dobry. Tak, to jest największy model serii 500, który osiąga moc 171 koni mocy maksymalnej. Cała seria to 4 modele, 512, 513, 514 i 516. Przedział mocy to jest od 124 do 171 koni. Jaka przekładnia jest zamontowana w tym ciągniku? Przekładnia jest oczywiście Fendt Vario. Sami produkujemy tą przekładnię. Ciągnik napędzany jest silnikiem Deutza, czterocylindrowy Deutz. Przekazuje moc na przekładnię Vario, bezstopniową przekładnię, która jest, myślę, bardzo dobrze znana na rynku. Prędkość jazdy w tym przypadku do 50 km mocy prędkości maksymalnej. Oczywiście musimy pamiętać o przepisach ruchu drogowego, ale
takie możliwości daje nam nasza przekładnia. W większych modelach serii 800 czy 900 czy nawet 1000 jest to nawet i 60 km na godzinę. Kabina bardzo wygodna, nowoczesna. Jest to nasz pomysł z szybą zachodzącą na dach. Jest to czterocylindrowy motor, czterocylindrowy ciągnik, krótki stosunkowo. Jego atutem będzie niewielka długość w połączeniu z ładowaczem czołowym. Będzie idealna do pracy w wąskich przestrzeniach, na małych podwórkach, gdzieś, gdzie trzeba zrobić prace przeładunkowe, a wiadomo, że one wszędzie w gospodarstwie się znajdują. Atutem będzie też oczywiście układ hydrauliczny, oddzielony od całej reszty. Także nawet jeżeli stanie się nam jakiś problem, jakieś zanieczyszczenia dostaną się do ciągnika z olejem hydraulicznym, nie przechodzą one na przekładnię. Chronimy przekładnię po to, żeby zachować jej jak największą żywotność, jak najdłuższy okres pracy. Na tym nam zależy. Osobny układ hydrauliczny to też niższe koszty eksploatacji, bo olej hydrauliczny wymieniamy co 2000 godzin, więc tutaj powodujemy, że ta nasza praca jest tańsza. A o to nam wszystkim chodzi, bo atuty Fenta to niskie zużycie paliwa, niskie koszty eksploatacji, komfort i bezpieczeństwo pracy. Na to zwracamy bardzo, bardzo dużą uwagę. To jest naszym celem. Czy rolnik zainteresowany tym modelem ciągnika będzie mógł liczyć na jakieś finansowanie fabryczne? Tak, oczywiście. Współpracujemy tutaj z naszą siostrzaną firmą Akko Finance, która jest gotowa do udzielenia finansowania. W zależności od potrzeb rolnika mamy różne warianty. O tych wariantach zawsze rozmawiamy przy negocjowaniu zakupu ciągnika, dlatego zawsze oferujemy takie rozwiązanie, jeśli tylko rolnik ma taką potrzebę.